Psyche. Podcast psychologiczny. Zapraszają Monika Karbarczyk, Aleksandra Sobieraj i Aleksandra Pucułek. Dziś w naszym podcaście o prokrastynacji, czyli chorobliwym odwlekaniu i odkładaniu spraw na później. Konia z rzędem temu, kto nigdy nie odłożył na później wykonania jakichś czynności. Gorzej, gdy dzieje się tak często, lub nawet bardzo często. Ja się nazywam Aleksandra Sobieraj, a w studiu razem ze mną jest też... Aleksandra Pucułek. Stawiłam się na dobrą godzinę, nie odkładałam. Zatem dzień dobry w kolejnym odcinku podcastu psychologicznego Psyche. Zacznijmy jednak od historii Basi, a właściwie Barbary. Ma rodzinę, dwoje dzieci i odpowiedzialne stanowisko w pracy. Radzi sobie świetnie, a przynajmniej tak to wygląda z zewnątrz, bo tak naprawdę cierpi katusze. Nie tylko odkłada na ostatni możliwy termin wykonanie zadań w pracy, co ostatecznie kosztuje ją mnóstwo nerwów, choć jak dotąd jeszcze niczego nie zawaliła, ale dzieje się to również w domu. Trudno jej czasem zmobilizować się, żeby wstawić głupie pranie. Często ma uczucie obezwładnienia, zanim wykona jakąkolwiek czynność, którą sobie zaplanowała. I wtedy zajmuje się czymś zupełnie innym. Na przykład zatapia się w telefonie albo zaczyna oglądać serial. Zastanawia się, co z nią jest nie tak. Co myślisz? To zmęczenie? Lenistwo? Lęk? Tu muszą być dwa rodzaje wkurzenia. Po pierwsze, znam takie osoby. No bardzo trudno się z takimi osobami współpracuje, zwłaszcza kiedy jedna osoba jest terminowa, lubi mieć wszystko przygotowane, lubi mieć wszystko na czas, deadline dla niej jest nieprzekraczalny i tak dalej. To była ta ja w tej współpracy. Aha. Natomiast moja koleżanka no do ostatniego momentu zwlekała i zastanawiałam się, o co chodzi, zwłaszcza, że to nie było tak, że nie miała czasu, bo robiła tysiąc innych rzeczy, ale za to, co powinna, się nie zabierała. Tak, wtedy znalazłam to mądre pojęcie. Wtedy się właśnie zastanawiałam, czy to nie jest czasem wymówka, czy to może po prostu lenistwo. A ten drugi rodzaj wkurzenia, to myślę sobie, obserwując właśnie taką osobę, że one też nie mają lekko, bo wkurzają się mocno na siebie, że nie mogą się zmobilizować do tego, do czego powinny. Wstępnie zastanawiając się nad tematem, zapytałam eksperta, z którym będziemy potem rozmawiać, o co chodzi z tą prokrastynacją. I on powiedział, to może być lęk. Nie leń, tylko lęk. Tak, no właśnie prokrastynatorzy są bardzo mylnie posądzani o bycie leniwym. Że to są lenie po prostu, o ile w ogóle coś takiego istnieje. Może istnieje. Natomiast oni strasznie cierpią z tego powodu. Przyznam się teraz, ponieważ ty jesteś zorganizowana i ja też jestem zorganizowana, ale mam takie momenty, kiedy odsuwam od siebie i ja sama wiem, jak to boli potem. To jest takie głupie i ja wiem, że to będzie bolało, ale nie jestem w stanie nic na to poradzić. Co prawda uważam się za osobę terminową, deadline to deadline. Latami pracowałam na deadline'ach i one były po prostu nieprzekraczalne. Natomiast są takie momenty, kiedy zmęczenie... Nie wiem, co to jest. Dobrze, to ja też się przyznam, że sama sobie czasem robiłam takie harakiri, jak ja to nazywałam. To znaczy, wiedząc, że mam deadline określony, powiedzmy do godziny 9 rano, mam oddać tekst, deadline nieprzekraczalny, bo jadą teksty do druku. I odwlekałam. Może siądę rano. Wstanę o 6. Najpierw jeszcze dzień wcześniej było, potem może w południe. Dobra, to wieczorem. Wieczór zleciał i miałam wrażenie po prostu, że mój mózg robi to celowo. Nastawiałam sobie budzik na godzinę 4 i wtedy po prostu szło jak nie wiem. Oczywiście deadline'u nigdy nie przekroczyłam, ale zauważyłam, że mój mózg pod wpływem stresu pracuje świetnie. Tak, ale to w ogóle jest jakiś sabotaż niesamowity. Ale zawsze się dobrze kończyło, więc nie ukrywam, że czasem stosuję tę metodę. Dla mnie jest to niewyobrażalny stres, przyznam szczerze, jeśli mi się to zdarza. Czytałam, że to może być po pierwsze genetycznie uwarunkowane, co jest bardzo ciekawe, że prokrastynatorzy mają słabsze zdrowie, tylko jeszcze nie odkryto, w którą stronę to działa. No słabsze zdrowie pewnie jest związane z tym stresem, bo są chronicznie zestresowani, czy zdążą, że nie mogą podjąć tego działania, więc chyba to powoduje to osłabienie zdrowia. To może powodować, ale też z drugiej strony na przykład odkładanie wizyt u lekarza też może... A to też wchodzi w to. Też wchodzi, że na przykład odsuwasz od siebie, wiesz, że musisz, bo rośnie ci ten pieprzyk na skórze i widzisz, że to warto sprawdzić, natomiast odsuwasz to i wtedy też możesz mieć gorsze zdrowie przez to. Czasem mam tak, że jak czytam te nowe psychologiczne pojęcia naukowe,
No nie chcę teraz tutaj wyjść na ignorantkę, ale czasem mam wrażenie, że szukamy sobie dobrych naukowych wymówek. Wiesz co, no może tak być, ale... Bo jeszcze do niedawna byśmy to nazywali brakiem organizacji albo lenistwem, albo przepraszam. A na przykład taka sytuacja, że masz coś zrobić, ja to telefon, ale a to serial. Ale to w pracy. Z tym, że ja dobrze pracuję pod presją czasu, dlatego sobie narzucałam presję czasu. Nigdy nie miałam tak z jakimiś domowymi obowiązkami. Ja wtedy to nazywałam, no nie chce mi się myć naczyń, bo tego nie lubię. Nie nazywałam tego prokrastynacją, tylko po prostu nie chce mi się, nie lubię. Nie ma na to tabletek, niestety, no to byłoby, może i dobrze. To byłoby fajne, łykasz tabletkę i od razu tutaj pranie, tutaj tak, mycie naczyń, tu sprzątanie, tutaj biegniesz do lekarza, tutaj za pracę się bierzesz, nie? To by była taka cudowna tabletka, ja uważam, że bardzo by nam usprawniła życie. To każdy ma taki moment w życiu. Ale jak ci to zaczyna przeszkadzać w życiu, albo zaczynasz mieć z tego powodu jakiś duży stres, to myślę, że warto się tym zająć. To jestem ciekawa, gdzie jest ta granica, kiedy możemy powiedzieć, że nie chce mi się, jestem zmęczona czy leniwa i dlatego coś odkładam, a kiedy już przechodzimy w te prokrastynacje. Zapytamy o to eksperta. Okiem specjalisty. Gościem naszego podcastu jest Adam Zemełka, doktor nauk społecznych w zakresie psychologii oraz doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu. Terapeuta oraz autor książki Autoterapia 100 dni do szczęśliwego życia. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy dzisiaj rozmawiać o prokrastynacji. To obco brzmiące słowo, ale oznacza coś bardzo prostego i podejrzewam, że bliskiego naszym słuchaczom pewnie również. Jak odróżnić lenia od prokrastynatora? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Ja pamiętam doskonale, kiedy po raz pierwszy spotkałem się z pojęciem prokrastynacji i to było na studiach, ale to nie dlatego, że sam ją uprawiałem, chociaż tak, uprawiałem oczywiście, ale dlatego, że napotkałem na nią w czasopiśmie psychologicznym i to były charaktery. Do tej pory pamiętam nawet okoliczności. Czasami tak jest, że mózg zapisuje nam epizody bardzo wyraźnie, choć one nie mają jakiegoś kolosalnego znaczenia dla naszego całego życia. I pamiętam, że to pojęcie prokrastynacji, kiedy po raz pierwszy z nim się zetknąłem, no wydało mi się pewną wymówką, taką psychologiczną wymówką dla odkładania, no z przyczyn takich, powiedziałbym, niekoniecznie dużej wagi, czyli troszkę usprawiedliwienie dla naszego lenistwa. No ale z czasem, z biegiem lat i też no, z biegiem zdobywania własnej wiedzy, wiedzy terapeutycznej czy psychologicznej i także zapoznawaniem się z badaniami istniejącymi, coraz bardziej skłaniam się ku temu, by prokrastynację, tak jak część badaczy, oddzielać jednak od takiego tradycyjnego odwlekania, aby potraktować jako coś odrębnego, bo odwlekanie w mojej ocenie może mieć dwie postacie. Jedna postać jest taka, że ktoś, no nazwijmy go już brzydko, jest leniwy i tak sobie odwleka, bo niekoniecznie traktuje poważnie swoje obowiązki. Ale może być też typ osób i takie osoby jak najbardziej są wśród nas, które odwlekają pewne zadania, ale z pełną premedytacją i świadomością tego, że wystarcza im naprawdę niewiele czasu na realizację i że dobrze im się pracuje pod presją czasu. Takie osoby często są hiperefektywne, odwlekają pewne rzeczy, ale w taki przemyślany sposób. Natomiast osoba, która charakteryzowałaby się prokrastynacją właśnie, no najprawdopodobniej dopuszcza się tego odwlekania, ale w takim wewnętrznym podszyciu lękiem. I ja to dostrzegłem u samego siebie już jakiś czas temu, kiedy zdarza mi się z kategorią pewnych zadań, bo to nie przy wszystkich zadaniach, ale pewne zadania tak sobie troszeczkę odsuwać w czasie i to nie dlatego, że mi się nie chce na przykład, albo że sobie myślę, a nie, ja tak świetnie działam pod presją czasu, bo nie działam, tylko raczej z takiego przekonania, że się czegoś boję. No i teraz kluczowe pytanie jest, czego się boję? No i jeśli chodzi o prokrastynację, to z reguły mówimy o takich trzech podstawowych przyczynach, że ktoś odwleka pewne rzeczy, bo albo boi się oceny ze strony innych, czyli odwlekam wykonanie projektu, bo boję się, że szef go oceni negatywnie,
a ja bardzo nie chcę się z tym konfrontować. Będę robił wszystko, żeby może na kogoś to przerzucić, żeby tylko uniknąć tej oceny. Druga kategoria, samo zadanie nie jest zbyt przyjemne. I tak sobie myślimy, że nie chcemy konfrontować się z nieprzyjemnymi uczuciami, które towarzyszą wykonywaniu samego zadania. A jeszcze trzecia kategoria dotyczyłaby tego, że nie znosimy porażki. A zatem, żeby nie doświadczyć porażki, nie robię nic. No bo wtedy nie narażam się na ocenę, krytykę, także własną. Ryzyko jest mniejsze, no ale cena, którą płacę, jest wysoka, bo jednak nie realizuję czegoś, co mogłoby na przykład przełożyć się na realne korzyści dla mnie. A może prokrastynacja wynika też z tego, że mamy strasznie dużo rozpraszaczy wokół nas, że w dzisiejszym świecie trudno jest skupiać się, bo wiele nam w tym przeszkadza. O tak. Tak, to jest też jedna z takich przyczyn, które sprawiają, że na pewno nasza uwaga jest o wiele słabiej wyostrzona, czyli troszkę bardziej przytępiona jednak. No i też wiele rozpraszaczy może generować wewnętrzny niepokój, bo jeżeli my co moment wydajemy bardzo cenną walutę mózgu, jaką jest nasza energia poznawcza. Energia poznawcza, czyli ta energia, którą ja wkładam w to, żeby na czymś się skupić. Jeżeli ja tę moją walutę, to jest jedna z najcenniejszych walut, jakimi dysponujemy, jeżeli ja tę walutę co moment sobie od tak wyrzucam, a wyrzucam ją chociażby w taki sposób, przełączam się co chwila z okienka na okienko w przeglądarce. Przez moment artykuł poczytam, zaraz sprawdzę Messengera, a zaraz mi coś tam piknie na Instagramie i tak sobie skaczę. To jest jeden z najbardziej podstawowych błędów, jakie popełniamy, szkodząc samym sobie, gdy chodzi o naszą wydolność, no taką psychologiczną, a nawet można byłoby powiedzieć mózgową. Mi jest bardzo bliskie twierdzenie, że właśnie nasza uwaga jest tą walutą, którą posługujemy się też w świecie cyfrowym, w świecie mediów. Jeżeli mamy bardzo wiele wokół nas rozpraszaczy, to niestety ta uwaga na tym cierpi. Bo jeżeli my wydajemy co moment, gdyby tak to zilustrować, pieniądze z jakiejś sakiewki, którą dysponujemy, to ona za chwilę staje się, no z momentu na moment, ona się staje coraz chudsza. Coraz mniej tych pieniędzy jest i coraz mniej ich nam wystarcza na inne rzeczy, które robimy. Więc jeżeli my wydajemy uwagę na rzeczy mniej istotne, no to na te kluczowe może nam jej nie wystarczyć. Plus jeszcze, kiedy jesteśmy mocno rozproszeni, to bardzo łatwo o pobudzenie, no pobudzenie stresowe, o zwiększenie takiego poziomu niepokoju w naszym wnętrzu. Bo nie potrafimy nawet znaleźć takiej chwili i sił w sobie, żeby na przykład troszeczkę ten organizm wyciszyć. Organizm jest spokojny z reguły, kiedy jest albo wyciszony, albo coś zaangażowany tak całościowo, od A do Z, przez dłuższą chwilę. Natomiast jeśli co moment zmieniamy źródło, na którym koncentrujemy uwagę, no to stwarzamy doskonałe pole do tego, żeby zasiewać niepokój. Plus jeszcze w ten sposób także pogarszamy generalnie wydolność naszej pamięci. Bo jeżeli narażamy samych siebie na nieustanny stres, napięcie i rozproszenie, to nasze zdolności i skoncentrowania na czymś uwagi i zapamiętania czegoś definitywnie, zdecydowanie maleją. Łatwiej mieć wtedy poczucie, że już tyle zrobiliśmy, jesteśmy zmęczeni, więc odłóżmy to na jutro, bo jutro będziemy w lepszej formie. O tak, to jest doskonałe takie rozgrzeszanie samych siebie, że jestem zmęczony, więc już resztę rzeczy odpuszczam, ale tak, kluczowe pytanie brzmi, czym konkretnie jestem zmęczony? Bo być może jestem zmęczony nadmiarem komunikatów, w które niejako sam wchodzę albo które niejako sam zapraszam do swojego życia. Tu się kłania też problem no, higieny cyfrowej, w ogóle higieny psychicznej. Ona nie jest łatwa w tych czasach do utrzymania, ale jest bardzo ważna, szczególnie, że no lepiej nie będzie, gdy chodzi o rozpraszacze. Pewnie będzie ich tylko przybywać. Zatem dobrze wyposażyć się i też zaaranżować na tyle swoją przestrzeń, swoje życie, żeby tych rozpraszaczy było jak najmniej. I to prawda, że bardzo często potrzebujemy takiego wytłumaczenia, dlaczego ja czegoś nie robię. Prawda? Więc kiedy jestem zmęczony na przykład tym, że przez 2 godziny scrollowałem Instagrama, mogę sobie pomyśleć, o jejku, dzisiaj już nic nie wymyślę, w ogóle nie tykam tego raportu, to jest poważna sprawa, zrobię to jutro. No i okej, zyskuję takie wewnętrzne usprawiedliwienie, może jest mi troszkę lżej, tylko właśnie, trochę jakbym sam siebie oszukiwał i warto zadać sobie takie kluczowe pytanie, na co się decyduje i po co się decyduje.
Ono bardzo ułatwia, bo my nie lubimy, i słusznie, że nie lubimy, słowa muszę. Słowo muszę jest naznaczone jakimś takim batem, który by nad nami wisiał i do czegoś by nas skłaniał, mimo naszej woli często. Słowo muszę w ogóle często jest tak uważane w terapii za pewne takie przekleństwo, z czym się pracuje, jeżeli klient w terapii ciągle mówi muszę tamto, muszę jeszcze co innego. Czasami to rozbrajamy tak paradoksalnie odwracając, no co by się stało, gdyby czegoś tam nie zrobił. Bardzo dobrym takim rozbrajaczem dla słowa muszę jest słowo wybieram. I to doskonale pasuje do naszych obowiązków, czy to szkolnych, czy studenckich, czy zawodowych. Jeżeli mam bardzo dużo do zrobienia, no to warto, żebym to słowo muszę przeformułował na wybieram, decyduję się, bo ja wcale nie muszę czegoś chcieć. Bo najłatwiej byłoby powiedzieć, zamienię muszę na chcę. To tak nie działa, bo często nie chcemy. Nie sprawia nam przyjemności wykonywanie obowiązków, których nie lubimy, ale decydujemy się na nie z jakiegoś powodu. Więc jeżeli powiemy samym sobie, wybieram to, ponieważ, i tu następuje kluczowy moment, bo konfrontuję się z uzasadnieniem, które dla mnie jest kluczowe. Na przykład wybieram to, ponieważ nie chcę wylecieć ze studiów. To jest dobry argument. Możemy nauczyć się na egzamin z przedmiotu, którego nie znosimy, po to, żeby jakoś na tych studiach przetrwać. Albo na przykład wykonuję jakiś nudny raport dla przełożonego, ponieważ wiąże się to następnie z oceną roczną pracownika, a chcę mieć ją dobrą. Więc to są, myślę, też takie ważne rzeczy do swoistej właśnie autoterapii, gdy chodzi o takie różne nasze codzienne przymuszacze, no i odwlekania różnych spraw. Czy to możliwe, żeby prokrastynacja była chorobą związaną z psychiką? Na pewno nie jest chorobą, bo tak jak dysponujemy Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Zaburzeń, w skrócie ICD-11, to jest taka klasyfikacja, którą publikuje co parę lat Światowa Organizacja Zdrowia, gromadząc wszystkie choroby świata. Ich przybywa z biegiem lat, też jest to takie symptomatyczne i smutne, ale tak, ta klasyfikacja się rozrasta i nie, prokrastynacja nie jest żadnym z zaburzeń, ale jest jednym z możliwych objawów towarzyszących, albo może lepiej byłoby powiedzieć, no pewnych skutków niektórych zaburzeń. I tu kłaniają się właśnie zaburzenia lękowe. Ja też dlatego powiedziałem, że prokrastynacja i prokrastynowanie jest często podszyte lękiem, bo tutaj widać taką ścisłą korespondencję z zaburzeniami lękowymi. Na przykład osoba, która cierpi na zespół lęku uogólnionego, to jest w skrócie od angielskich słów GAD, taka też brzydka nazwa, GAD, tak jakby ktoś posiadał gada. Jeżeli mamy te zaburzenia lękowe uogólnione, to bardzo często doświadczamy prokrastynacji, tego, że pewne rzeczy odwlekamy i z reguły robimy to dlatego, że nie chcemy doświadczać jeszcze więcej tych nieprzyjemnych emocji, tych odczuć wewnętrznych, bo to wszystko się w nas piętrzy. Zespół lęku uogólnionego jest dość podstępną chorobą, ponieważ nie jest w swoich symptomach tak ostry, tak jednoznaczny, jak na przykład lęk paniczny, który dość łatwo rozpoznać. Lęk uogólniony może objawiać się takim dość zawyżonym, ale nie przesadnie zawyżonym poziomem lęku, który towarzyszy nam niemal cały czas bez istniejącej w realnym świecie przyczyny. Czyli cały czas tak jakbyśmy byli, mówiąc kolokwialnie, podszyci pod jakimś takim napięciem. Wówczas taka osoba nie ma się co dziwić, że raczej niechętnie podchodzi do zadań, które kojarzą już się na samą myśl tylko o nich z doświadczaniem czegoś nieprzyjemnego. Z tym, że będzie robiła coś, co nie tylko jest na przykład w wykonaniu bardzo wymagające, ale też podlega ocenie, zwłaszcza cudzej ocenie. I potem będzie jej jeszcze z tym gorzej, będzie czuła większe napięcie, bo będzie czekała na tę ocenę. W ogóle oceny są takie stresogenne, więc w ogóle ich nie lubimy. I nie ma się co dziwić, ale jeżeli ktoś ma tego napięcia w życiu dużo, no to ocen unika raczej za wszelką cenę. Czyli wiemy, że odwlekanie nie jest lenistwem, jest podszyte lękiem. I co możemy z nim zrobić? Czy są jakieś sposoby, żeby odwlekać mniej albo przestać odwlekać w ogóle? Czy to możliwe? Na pewno prokrastynacji samej w sobie nie leczy się farmakologicznie. Nie ma niestety takiego złotego środka. Jeśli już, to terapeutycznie, no i będzie to pewnie albo psychoterapia, albo też w takim przypadku, jeśli to jest prokrastynacja, której nie towarzyszą na przykład objawy kliniczne innych schorzeń, to może być też autoterapia. Możemy też sami z tym pracować, posiłkując się, czy to jakimiś poradnikami, stronami internetowymi, aplikacjami do takiego samorozwoju, których jest dużo.
warto rzeczywiście rozpoznać, na czym polega ta nasza własna prokrastynacja, z czym ona się wiąże. Czy ja odwlekam, bo nie lubię zadania, na przykład myśl o zadaniu mnie już jakoś tak sprowadza do parteru, czy to raczej jest kwestia oceny, jeśli tak, to cudzej, własnej, mojej oceny, czy oceny ze strony otoczenia. Warto sobie na te pytania odpowiedzieć, ale też, może to jest jeszcze nawet ważniejsze, warto zastanowić się, ja do tego zawsze zachęcam swoich studentów, zwłaszcza tych, którym się mój przedmiot na przykład nie podoba, albo go nie lubią z jakiegoś powodu. Ja mówię, że można w każdym przedmiocie, naprawdę w każdym, znaleźć choćby wycinek, który nas zafascynuje. Nawet jeśli wykładowca będzie opowiadał w sposób mało porywający, albo podręcznik będzie napisany, oj, bardzo trudnym językiem, możemy buszując, czy to w internecie, czy w bibliotece, znaleźć choćby jedno zagadnienie z danego obszaru, o którym pomyślimy sobie, no wow, to jest coś naprawdę ciekawego. I to dotyczy właściwie wszelkich dziedzin życia, więc to, do czego bym zachęcał, to łapanie się kotwic, tego, co nam akurat podoba się w czymś, co przed nami jest, a co pewnie mielibyśmy skłonność odwlekać w czasie. Ale to nie wszystko. Kluczowa sprawa to też podzielenie zadania na jak najmniejsze cząstki. Ja jestem od lat wielkim zwolennikiem metodyki Kaizen, czyli tej metodyki malutkich kroczków, tak żeby one były jak najbardziej banalne, że aż głupio byłoby nie wykonać. Że pomyślimy sobie, ojej, no to jest tylko co, napisanie 5 zdań dziennie, albo jeszcze lepiej, napisanie 1 zdania dziennie, no to ja mam tego nie wykonać, tyle to zrobię, że nawet tego nie odczuję. Więc jeżeli podzielimy sobie to zadanie na naprawdę malutkie cząstki, które będzie w sposób banalny wykonać, to w ogóle nie odczujemy wysiłku związanego z zadaniem. To jest coś, co ja zawsze zalecam seminarzystom, którzy piszą pracę magisterską, żeby jak najszybciej zaczęli, no bo potem jest to spiętrzenie i stres rośnie. Więc małe kroki to z pewnością. No i kolejna sprawa, może trzecia z takich najważniejszych, no to też nagradzanie się. Albo takie aranżowanie wykonania zadania, że będzie w tym jakiś element przyjemności. Z jednej strony możemy nagrodzić się, jak wykonamy, powiedzmy, jakąś część rzeczy, która nas tak osłabia na samą myśl. W dowolny sposób możemy się nagrodzić, byleby to nam nie szkodziło. A inna rzecz jeszcze właśnie zaaranżować, można powiedzieć, sam proces wykonywania, tak żeby był przyjemny. Czyli możemy to zrobić na przykład w miejscu, które nam się podoba, w parku albo gdziekolwiek indziej, jeśli jest taka możliwość. Jeśli musimy usiąść z tym laptopem, możemy znajdować takie miejsca, gdzie najlepiej nam się skoncentrować, albo jeszcze gdzie otoczenie jakoś tak sprzyja pracy, więc warto również to wziąć pod uwagę, żeby to otoczenie także było takim sprzyjającym. Czy jest jakiś pewien typ ludzi, którzy są bardziej skłonni do odwlekania swoich zadań? To się może przydarzyć każdemu na jakimś etapie życia? To się może przydarzyć każdemu. Przypominają mi się takie ciekawe badania a propos prokrastynacji, które były prowadzone w Stanach Zjednoczonych. Prowadził je taki dr Baumeister. Badał swoich studentów na początku roku akademickiego i na końcu. I badał, wyodrębniając dwie grupy. Grupę osób, które cechują się prokrastynacją i grupę osób, które się nią nie cechują. I stwierdził, że o ile na początku roku akademickiego ci, którzy cechowali się prokrastynacją, no mieli w sobie dużo takiego luzu, zadowolenia, uśmiechu, light i w ogóle tam wszystko będzie okej, no to już potem na koniec roku akademickiego role się odwracały, bo poziom stresu, poziom kortyzolu, który można na przykład badać, badając próbkę śliny, był u tych osób prokrastynujących zdecydowanie wyższy niż u tych obowiązkowych. Ci obowiązkowi na początku roku czuli stres, pewne spięcie, jak to będzie, prawda, czy dam radę, ale poprzez to, że są, czy byli właśnie tacy obowiązkowi, no to nadążali i stres malał. Natomiast u prokrastynatorów odwrotnie. Na początku luz i light, prawda, a tam później się zrobi. W ogóle nie będę o tym myślał, a potem już pod koniec, kiedy zbliżamy się do weryfikacji wyników, no to robi się pewne napięcie. Taką grupą, która może być rzeczywiście bardziej troszkę podatna na prokrastynację, no jest na pewno grupa osób doświadczających dużo niepokoju, czyli osoby, które mają skłonność do zamartwiania się. To tak, to taka grupa osób rzeczywiście no troszkę może być na to bardziej podatna, ale ciekawe badania przeprowadzone z kolei w Polsce w ostatnich latach, w realiach zawodowych, no mówiły o tym, że pewną skłonność do odwlekania deklaruje 80% badanych, ale w realiach zawodowych
jest to już zdecydowanie mniej, między 15 a 20. Czyli tak jakbyśmy trochę w życiu osobistym mówili, a dobrze, tam zrobię, to zrobię, nie zrobię, to nie zrobię, ale w pracy nie, tu już trzeba się wziąć i konkretnie z tym zadaniem zmierzyć, no bo prokrastynacja często jest oparta na takim podstępnym mechanizmie lękowym, który polega na tym, że mam przed sobą zadanie, pojawia się z jakiegoś powodu we mnie lęk, odraczam, nie robię go, ale gdy zbliża się deadline i pojawia się we mnie drugi rodzaj lęku, jeśli nie zrobię, to mnie wyrzucą, to nagle ten drugi, silniejszy lęk tłumi ten pierwszy, czyli lęk przed samym zadaniem i bierzemy się dosłownie jak w jakimś kołowrotku i nagle się okazuje, że mogliśmy i tradycyjnie wtedy stwierdzamy, o, gdybym tak to zrobił z tydzień wcześniej, jakby było fajnie. No byłoby fajnie, ale nie robiłem, bo się bałem z innych przyczyn. Więc być może, kiedy rozpoznamy też ten mechanizm, że w prokrastynacji lęk goni lęk, lęk słabszy jest wypierany przez lęk silniejszy. Tak czy inaczej doświadczamy tam lęku, więc być może warto przejść tę granicę początkową tego lęku przed samym zadaniem, małym kroczkiem ją przejść, nie rzucać się może od razu na głęboką wodę i dzięki temu uniknąć potem tego lęku takiego zdwojonego, że mam mało czasu, przełożeni wymagają, nie zrobię to, może będą konsekwencje i już robimy w jakimś takim szale. Myślę, że udało nam się trochę rozbroić prokrastynację. Warto spróbować ze sobą dojść do porozumienia, obserwować się i być może byłby to dobry sposób na nieprokrastynowanie. Finał historii. Historia Basi to klasyczny przykład prokrastynowania. Na szczęście do tej pory nie skończyło się to jakąś katastrofą. Nasza bohaterka musi nauczyć się radzić sobie z emocjami, poczuciem obezwładnienia, skomplikowanym zadaniem, czy nawet nudy związanej z tym, co po prostu trzeba wykonać. Widzę pranie. Co ważne, nałogowe odwlekanie zadań to nie lenistwo i o tym warto pamiętać. Poprawia nastrój, ale na krótko, bo potem robi się jeszcze trudniej. Warto też pamiętać, że rozkładanie zadań na mniejsze etapy jest naprawdę pomocne i nie skupianie się na początku zadania na jego efekcie końcowym. To jak jedzenie słonia łyżeczką, moje ulubione porównanie. I to już koniec tego odcinka podcastu Psyche. Zapraszamy do słuchania następnych, ale i poprzednich naszych podcastów na playerradio.pl, Spotify, Apple Podcast i Google Podcasty. Piszcie online@radioz.pl. I koniecznie subskrybujcie nasz kanał. Do usłyszenia za tydzień. Psyche. Podcast psychologiczny. Więcej podcastów na playerradioz.pl.